Witam Was serdecznie po krótkiej przerwie. W dzisiejszym odcinku opowiem Wam o wydarzeniach, które miały miejsce w roku 2018 w Lintorp. Jest to sprawa, której zakończenie zaskoczyło chyba wszystkich. Zapraszam do wysłuchania historii Jessica Patel. Jessica Patel urodziła się w roku 1983 i wychowywała się w Leeds w północnej Anglii, gdzie od kilku lat mieszkała jej cała rodzina. Była ona dość liczna, bo Jessica, która była najstarsza, miała jeszcze 5 rodzeństwa, a w domu, w którym się wychowywała, mieszkali jeszcze jej dziadkowie oraz rodzina jej stryja. Jessica zawsze była spokojną, bezproblemową dziewczynką, na twarzy której nieustannie gościł uśmiech. Jej marzeniem było ukończenie studiów o kierunku farmacja oraz praca w tym zawodzie. Dlatego też po ukończeniu liceum rozpoczęła studia na wymarzonym kierunku. I dzięki swojej ambicji i ciężkiej pracy udało jej się osiągnąć to, co założyła i otrzymać dyplom ukończenia studiów. Na uczelni spotkała chłopaka, którego znała od wielu lat. Jego rodzina była zaprzyjaźniona z rodziną Jessica i znali się tak naprawdę od dzieciństwa. Jessica kilka lat wcześniej spotykała się nawet z nim potajemnie. Mitesh Patel był tak naprawdę jej pierwszym chłopakiem, ale kiedy zaczęli studiować ten sam kierunek na Uniwersytecie w Manchesterze, zaczęli się spotykać ze sobą oficjalnie. Wiele ich ze sobą łączyło. Oboje pochodzili z hinduskich rodzin i oboje mieli takie same marzenie – w przyszłości prowadzić własną aptekę. Para ta spotykała się coraz częściej i zaczęli być coraz bliżsi sobie. Mitesh był dla Jessica wymarzonym partnerem, bardzo o nią dbał i często obdarowywał ją prezentami. A kiedy matka dziewczyny zachorowała na raka, był on dużym wsparciem dla niej. Wiedział, że dla Jessica była to bardzo trudna sytuacja, dlatego też wspierał ją na każdym kroku. Niestety mamie dziewczyny nie udało się wygrać walki z rakiem i kobieta zmarła w roku 2005. Po jej śmierci to Jessica jako najstarsza z rodzeństwa przejęła rolę swojej matki. To ona opiekowała się swoim ojcem i rodzeństwem, to na niej wszyscy mogli polegać. Jessica w dalszym ciągu była w związku z Miteshem i po kilku latach bycia razem para postanowiła, że już czas zalegalizować ten związek. Rodzina Jessica była trochę zaskoczona tym, że młodzi chcą się już pobrać, ale rodzina jej partnera nie widziała w tym nic dziwnego. Skoro się kochali, nie było sensu dłużej czekać. I w lipcu 2009 roku odbył się ich ślub, w którym uczestniczyło 600 gości. Był to tradycyjny hinduski ślub, w trakcie którego Jessica ubrana była w ważącą prawie 16 kg bogato zdobioną suknię ślubną. Zaraz po ślubie para zamieszkała w Leeds, ale już kilka lat później przenieśli się do Lintorp, znajdującego się na obrzeżach Middlesbrough. Było to miejsce oddalone od Leeds o około 100 km, ale przeprowadzili się tam, ponieważ właśnie w tej miejscowości mogli spełnić swoje wspólne marzenie. To właśnie tam Mitesh znalazł miejsce, gdzie mogli otworzyć swoją własną aptekę. Również w Lintorp para kupiła duży dom i wówczas do szczęścia brakowało im tylko dzieci. Mieli już wszystko, o czym wcześniej marzyli, ale pomimo tego, że Jessica bardzo zależało na tym, aby zostać mamą, nie udawało jej się to przez lata. Aż w końcu para zdecydowała się, że poszukają pomocy u lekarzy i metodą, która została im polecona, było sztuczne zapłodnienie in vitro. Jednak ten sposób również nie był od razu skuteczny. Jessica i Mitesh w ciągu kolejnych lat 3 próbowali zajść w ciążę w ten sposób, ale za każdym razem kończyło się to niepowodzeniem. I każda z tych nieudanych prób sprawiała, że Jessica czuła się coraz gorzej. Bardzo źle wpływało to na jej samopoczucie, była załamana tą sytuacją. Zależało jej na tym, aby zostać mamą, ale niestety nie było jej dane mieć własne dziecko. I w roku 2018, kiedy doszło do kolejnej, już 4 próby, pojawiła się w końcu nadzieja. Lekarze poinformowali parę o tym, że tym razem wszystko wygląda zupełnie inaczej. Udało im się skutecznie zapłodnić 3 i już w czerwcu miały one być wprowadzone do organizmu Jessica.
Była ona naprawdę szczęśliwa, kiedy to usłyszała. Była przekonana, że tym razem z pewnością się uda. W końcu wraz z Miteszem zostaną rodzicami. Jednak wszystko zmieniło się 14 maja 2018 roku, kiedy po godzinie 20 Mitesz wrócił do domu. Zauważył wówczas, że w całym domu panuje bałagan, a jego żona leży na podłodze w salonie. Nie dawała ona żadnych oznak życia. Jej ręce i nogi były związane taśmą i tą samą taśmą zaklejono jej usta. Mężczyzna od razu zadzwonił po pogotowie i ratownicy, kiedy pojawili się na miejscu, robili wszystko, aby uratować Jessica. Ale niestety nie udało się tego zrobić. Kobieta nie żyła i wszystko wskazywało na to, że ktoś próbował się włamać do ich domu i najwidoczniej nie spodziewał się, że Jessica będzie na miejscu. Wszystkie pomieszczenia, zarówno na parterze, jak i na pierwszym piętrze, były splądrowane. Ubrania i inne przedmioty należące do pary porozrzucane były po podłodze. Jessica i Mitesz byli znani w okolicy. Wszyscy wiedzieli, że są małżeństwem pracującym w aptece. Może ktoś się spodziewał, że w ich domu znajdzie większą ilość gotówki albo jakieś lekarstwa. Oczywiście pierwszą osobą, z którą policjanci rozmawiali, był mąż Jessica. W końcu to on spędzał z nią całe dnie w pracy i to on był osobą, która znalazła jej ciało. Mitesz opowiedział im, jak wyglądał ich dzień od samego rana. Razem pracowali w aptece i około godziny 10 przyszedł do nich ojciec Jessica, z którym rozmawiali przez chwilę. Tamtego dnia Mitesz wcześniej skończył swoją zmianę i wybrał się na siłownię. Po ćwiczeniach wrócił na chwilę do apteki, po czym wybrał się do lokalnej pizzerii, aby kupić pizzę na obiad. W tym czasie Jessica miała zamknąć aptekę i udać się do domu. Kiedy Mitesz się tam pojawił, dokonał tego strasznego odkrycia. Jego żona już nie żyła. Policjanci początkowo zakładali, że doszło tam do włamania, jednak z czasem zaczęli mieć coraz większe wątpliwości. Pierwsze, na co zwrócili uwagę, to fakt, że w całym domu nie było śladów włamania. Nie były uszkodzone ani okna, ani drzwi, więc osoba, która zabiła Jessicę, musiała zostać przez nią wpuszczona do środka. Nie oznaczało to od razu, że kobieta musiała znać swojego zabójcę. Mogła po prostu otworzyć drzwi i wtedy osoba ta mogła siłą wejść do środka. Tę teorię mogły potwierdzać słowa sąsiadów, którzy uważali, że Jessica nie była ostrożna, jeżeli chodzi o otwieranie drzwi. Nie upewniała się wcześniej, kto przed nimi stoi. Zawsze od razu je otwierała. Żaden z sąsiadów nie mógł jednak uwierzyć w to, co się stało. Ta okolica wydawała się być tak spokojna. Nie było to miejsce, w którym często dochodziło do przestępstw. Policjanci mieli nadzieję na to, że nagrania z monitoringu znajdującego się na domu Jessica i Mitesza odpowiedzą na wiele pytań, że będą mogli zobaczyć osobę czy osoby, które dostały się do ich domu. Niestety Mitesz przekazał im, że kamery te nie działały od wielu dni. W czasie, kiedy śledczy dalej prowadzili dochodzenie w tej sprawie, przeprowadzono sekcję zwłok 34-latki i ustalono, że przyczyną jej śmierci było uduszenie. Na jej szyi znajdowały się ślady, które wskazywały na to, że użyto do tego jakiegoś przedmiotu. Dopiero później, w trakcie przeszukiwania domu, na miejscu zbrodni znaleziono plastikową reklamówkę, która najwyraźniej została nałożona na głowę Jessica, co potwierdzały znalezione na niej ślady krwi oraz śliny kobiety. Ale w trakcie przeszukiwania domu rodziny Patel znaleziono jeszcze jedną rzecz. Coś, co było bardzo pomocne w sprawie i co rzucało na nią zupełnie inne światło. W sypialni pod łóżkiem, w walizce wypełnionej ubraniami, policjanci odnaleźli twardy dysk i kiedy sprawdzono, co się na nim znajduje, śledczy byli wyjątkowo zaskoczeni. Znajdowały się na nim nagrania z kamery monitoringu znajdującej się na domu Jessica i Mitesza. Z tej kamery, która rzekomo nie działała od jakiegoś czasu. Okazało się, że Mitesz okłamał policjantów, kiedy pytali o te nagrania. Kamera działała, nawet w dniu, w którym doszło do zabójstwa. To sprawiło, że mąż Jessica, który przez cały czas bardzo przeżywał to, co się stało, zaczął być traktowany jako główny podejrzany.
Bo jeżeli nie miał nic wspólnego z zabójstwem Jessica, to dlaczego okłamywał wcześniej policję? I dlaczego chował przed nimi dysk, na którym znajdowały się nagrania z kamery monitorującej wszystko, co się działo przed wejściem do ich domu? Dzięki nim policjanci mogli się dowiedzieć, kto tego dnia próbował tam wejść. I kiedy śledczy przejrzeli te nagrania, stało się jasne, że mąż ofiary cały czas kłamał. Jego wersja wydarzeń z dnia 14 maja nie pokrywała się z tym, co zarejestrowały kamery. Mi też zaraz po znalezieniu ciała Jessica zeznał, że od rana był w aptece wraz ze swoją żoną. Kiedy skończył swoją zmianę, poszedł na siłownię, po czym wrócił ponownie do apteki. Po zakończeniu pracy pojechał do pizzerii, a w tym czasie jego żona wróciła do domu. Mi też miał się pojawić w domu dopiero około godziny 20. Jednak na nagraniach wyraźnie widać, że mężczyzna przyjechał do domu dużo wcześniej, bo o godzinie 15:30 i przebywał tam przez kilka kolejnych godzin. Nie wrócił do apteki, jak zapewniał. Około godziny 19 do domu przyjechała jego żona i nie była tam sama, jak zeznawał początkowo, ponieważ mi też był w tym czasie w domu. Opuścił go dopiero o 19:42 i to właśnie wtedy pojechał do pizzerii. Na nagraniach pojawił się ponownie kwadrans po 20, gdzie widać go było, jak podjechał swoim samochodem, zabrał pizzę z siedzenia pasażera i udał się w kierunku domu. To było ostatnie nagranie na tym dysku, ponieważ chwilę później kamera została wyłączona. Najwyraźniej mi też dopiero wówczas zorientował się, że nie wyłączył kamer wcześniej. Policjanci nie zauważyli żadnej innej osoby na tych nagraniach. Nikogo oprócz Jessica i Mitesha. Po tym, co tam zobaczyli, nie mieli żadnych wątpliwości, że mąż Jessica miał coś wspólnego z jej zabójstwem. Dlatego też 3 dni po tym, jak kobieta straciła życie, Mitesh został aresztowany. Policjanci wiedzieli, że kłamał odnośnie działania kamer. Kłamał na temat tego, kiedy wrócił do domu. A dodatkowo zaskakujące było również to, że po powrocie z pizzerii, kiedy ponoć znalazł Jessica leżącą w salonie, nie zadzwonił od razu po pogotowie. Telefon wykonał mniej więcej 10 minut później. Nie tak się zachowuje osoba, która znalazła swoją ukochaną żonę martwą. Najwyraźniej mi też miał coś do ukrycia. Rodzina Jessica była zszokowana tym, że to właśnie mi też został aresztowany. Przez cały czas rozpaczał po jej śmierci i wszyscy starali się go pocieszać. Wiedzieli, że nie był on idealnym mężem dla Jessica, ale nikt z nich nie spodziewał się, że byłby zdolny do czegoś takiego. Jaki był jego motyw? Dlaczego musiał odebrać jej życie? Śledczy zaczęli przesłuchiwać wszystkich członków rodziny Mitesha i Jessica. I z tych zeznań wyłonił się zupełnie inny obraz rodziny Patel, niż to z zewnątrz wyglądało. Szczególnie rodzina Jessica miała dużo do powiedzenia na temat Mitesha, ponieważ niejednokrotnie zwierzała się swoim siostrom ze swoich problemów. Dla postronnych osób wyglądali na szczęśliwą rodzinę, której marzenia krok po kroku się spełniają. Mieli przepiękny dom, byli właścicielami apteki, o której marzyli od wielu lat i w końcu po kilku latach starań mieli szansę na to, że wkrótce zostaną rodzicami. Ale rodzina Jessica wiedziała, że nie wszystko w ich związku było takie, jak to widzieli ludzie z zewnątrz. Wszystko zaczęło się krótko po ślubie, kiedy to zachowanie Mitesha uległo wielkiej zmianie. Zanim zostali małżeństwem, bardzo zabiegał on o jej względy. Jego rodzina była bardzo zadowolona z tego, że młodzi szybko zdecydowali się na ten ślub. Ale kiedy zostali już mężem i żoną, Mitesh zmienił się diametralnie. Już nie zależało mu na niej tak bardzo. W sumie to ignorował ją na każdym kroku. Jessica nie mogła zrozumieć jego zachowania. Co się zmieniło w tak krótkim czasie? Przed ślubem obsypywał ją prezentami, dzwonił każdego dnia, żeby chociaż móc z nią porozmawiać. A kiedy byli już małżeństwem, kompletnie nie zwracał na nią uwagi. Nie dochodziło między nimi do żadnych zbliżeń, dlatego też nie było mowy o tym, aby mogli zostać rodzicami. Trudno Jessica było zrozumieć, co się dzieje w ich związku. Z czasem Mitesh zaczął ją kontrolować i próbował izolować Jessica od jej rodziny. Nawet kiedy zachorował jej dziadek i chciała być blisko niego, jej mąż nie pozwolił jej na to.
Jessica wiedziała, że to najprawdopodobniej są ostatnie chwile jej dziadka, dlatego też chciała być u jego boku, ale jej mąż nie wyraził na to zgody. Kiedy próbowała z nim o tym porozmawiać, pierwszy raz podniósł na nią rękę. Zachowanie Mitesha sprawiało, że Jessica zmieniła się całkowicie. Nie była już tak wesołą kobietą, jak to bywało, zanim wyszła za mąż. Całkowicie straciła swoją pewność siebie. Jej rodzina mogła również zauważyć, że straciła kilka kilogramów. Nie tak sobie wyobrażała życie z Miteshem. Jednak przez dłuższy czas nie wiedziała, dlaczego tak się dzieje. Co sprawiło, że jej mąż zmienił się tak bardzo. Ale Mitesh dobrze wiedział, gdzie był problem. Przez cały czas trwania ich małżeństwa zdradzał on swoją żonę wielokrotnie. Nie potrafił dotrzymać jej wierności. Nie miała ona o tym pojęcia. Nie wiedziała również o tym, że Mitesh zdradzał ją z mężczyznami. Jeszcze przed ślubem z Jessicą wiedział, że bardziej pociągają go mężczyźni, ale ponieważ jego rodzina była bardzo religijna, musiał to przed nimi ukrywać. Nigdy nie byliby w stanie zaakceptować jego wyboru. Dlatego też wpadł na pomysł znalezienia sobie żony, dzięki której jego rodzina nie podejrzewałaby niczego. Mężczyzna tak dobrze krył się ze swoimi romansami, że nawet Jessica nic nie podejrzewała. Miał zainstalowaną w swoim telefonie specjalną aplikację randkową, gdzie mógł wyszukiwać kolejnych mężczyzn, z którymi miał zamiar się spotkać. Aby Jessica niczego nie zauważyła, zawsze upewniał się, że telefon ma przy sobie. Nawet wychodząc do łazienki, zabierał go ze sobą. Jessica uważała to za trochę dziwne. Podejrzane dla niej było również to, że kiedy wchodziła do pokoju w momencie, w którym Mitesh rozmawiał przez telefon, zawsze wychodził do innego pokoju, aby tam móc spokojnie kontynuować. Nigdy nie chciał, żeby słyszała, o czym rozmawia, a nie były to krótkie rozmowy, bo często zdarzało się, że wracał do łóżka dopiero około godziny 4 nad ranem. Mitesh spotykał się z różnymi mężczyznami przez pierwsze 2 lata ich małżeństwa, aż do roku 2011, kiedy to poznał Amita Patela, mężczyznę, z którym umówił się poprzez tę samą aplikację randkową. Jednak tym razem nie była to przelotna znajomość. Mitesh i Amit zakochali się w sobie i zaczęli się coraz częściej spotykać. O ich związku Jessica dowiedziała się rok później, kiedy to w trakcie rodzinnej imprezy jedna z jej sióstr zauważyła wiadomość, którą Amit przysłał Miteshowi. Wynikało z niej jasno, że coś łączy ich obu. Amit odpowiedział na wcześniejszego SMS-a Mitesha, potwierdzając, że on również go kocha. Kiedy Jessica dowiedziała się o wszystkim, poza tym, że była w szoku, próbowała jakoś rozwiązać tę sytuację. I wydawało jej się, że najlepszym sposobem będzie rozmowa z rodziną Mitesha. Może oni wiedzą coś więcej na temat relacji jej męża z innymi mężczyznami. Ale rodzina Mitesha nie uwierzyła w jej słowa. Twierdzili, że musiała sobie wszystko wymyślić i najlepiej byłoby, gdyby pomyślała o powiększeniu rodziny. Jak będzie miała dziecko, to wówczas nie będzie wymyślać dziwnych rzeczy na temat swojego męża. Sam Mitesh wyparł się wszystkiego, co mu zarzucała Jessica. Zapewniał ją, że tylko ją kochał i że jedyne, na czym mu wówczas zależało, to to, aby mieli dziecko. A ponieważ Jessica bardzo go kochała, chciała wierzyć, że wszystko, co mówi, jest prawdą. W niedługim czasie po tym zamieszaniu Mitesh ogłosił swojej żonie, że wyprowadzają się z Leeds. Znalazł miejsce na obrzeżach Middlesbrough, gdzie będą mogli otworzyć własną aptekę. Będzie to spełnienie ich marzeń. Miejsce to znajdowało się około 100 km od Leeds, ale w tamtym momencie nie udało się znaleźć niczego bliżej. I para przeprowadziła się do Linthorpe, gdzie kupili sobie piękny dom i zaczęli swoje życie na nowo. Tak przynajmniej sądziła Jessica. Liczyła na to, że może w nowym miejscu uda im się w końcu powiększyć rodzinę. Jednak Mitesh nie przeprowadził się do nowego miasta po to, aby tam prowadzić szczęśliwe życie z Jessicą. Zrobił to tylko dlatego, aby odizolować swoją żonę od jej rodziny. Ponieważ mieszkali wówczas 100 km od siebie, nie mogli spotykać się tak często jak dotychczas, co wyjątkowo odpowiadało mężczyźnie. Nic nie zmieniło się w jego zachowaniu w stosunku do Jessiki. Dalej traktował ją tak źle jak do tej pory.
Jednak ona tak bardzo go kochała, że znosiła wszystko, co jej robił i sposób, w jaki ją traktował. Nawet gdyby chciała, nie mogła sobie pozwolić na rozwód. W tradycyjnej hinduskiej rodzinie oznaczałoby to, że przynosi wstyd swojej rodzinie. Dlatego też oboje tkwili w tym związku, pomimo tego, że Mitesh w dalszym ciągu spotykał się z Amitem. Z biegiem czasu rodziny Jessiki i Mitesha zaczęły coraz częściej wypytywać o ich potomstwo. Byli już 6 lat po ślubie, jednak w dalszym ciągu nie pojawiło się żadne dziecko z tego związku. Ponieważ Mitesh nie był w ogóle zainteresowany swoją żoną i nie dochodziło między nimi do żadnych zbliżeń, nie ma się co dziwić, że para ta nie miała dzieci. Jednak odczuwali coraz większy nacisk ze strony swoich rodzin, dlatego też wówczas podjęli decyzję o skorzystaniu z metody in vitro. Jak już wspomniałam, pierwsze 3 próby były nieudane, jednak 4. była naprawdę obiecująca i w czerwcu 2018 roku miało dojść do przetransportowania zarodków. Niestety na miesiąc przed tym Jessica została zamordowana i wszystko wskazywało na to, że dokonał tego jej mąż. Śledczy szukali kolejnych dowodów na to, że to właśnie on odebrał życie Jessice. Jak to zawsze bywa w takich sprawach, policjanci przejrzeli laptop oraz telefon komórkowy Mitesha. Historia wyszukiwanych haseł na laptopie pokazała, że mężczyzna szukał sposobów na zabicie żony czy sprawdzał możliwość przedawkowania insuliny oraz innych lekarstw. Szukał również informacji o wynajęciu osoby, która zajęłaby się zabiciem Jessiki. Wszystko to miało miejsce w marcu 2018 roku, czyli na 2 miesiące przed jej śmiercią. Najwyraźniej Mitesh planował to zabójstwo od jakiegoś czasu. Mniej więcej w tym samym czasie ubezpieczył dodatkowo Jessicę w kilku firmach ubezpieczeniowych na wypadek jej śmierci. Gdyby coś jej się stało, Mitesh miał otrzymać 2 miliony funtów. Czyżby pieniądze miały być głównym powodem, dla którego zabił swoją żonę? Również przeglądając telefon Mitesha, śledczy znaleźli kolejne potwierdzenie na to, że mężczyzna kłamał, składając swoje pierwsze zeznania. Być może nawet nie zdawał sobie z tego sprawy, ale w jego telefonie była uruchomiona aplikacja, która liczyła i zapisywała jego kroki. Była ona na tyle dokładna, że można było z niej wyczytać, kiedy człowiek wchodził po schodach. I dzięki niej śledczy dowiedzieli się, że krótko po powrocie Jessiki do domu, Mitesh wbiegał na pierwsze piętro i zbiegał na dół kilkakrotnie. Bardzo szybko poruszał się po całym domu, co pozwoliło śledczym podejrzewać, że to właśnie wtedy wyrzucał rzeczy z szaf i szuflad, robiąc wszystko, aby wyglądało to na włamanie. Kiedy natomiast wrócił do domu z pizzerii i według jego zeznań znalazł swoją żonę leżącą w salonie, nie zadzwonił od razu po pomoc, tylko pobiegł na pierwsze piętro, gdzie musiał wyłączyć kamerę i usunąć twardy dysk, aby móc go schować. Dokładnie taka sama aplikacja była uruchomiona w telefonie Jessiki, co pozwoliło policjantom ustalić, kiedy doszło do zabójstwa. Jej telefon rejestrował kroki kobiety do godziny 19:04, po czym nie zarejestrował żadnych przez kilkadziesiąt minut. I dopiero na minutę przed wyjściem Mitesha z domu telefon zarejestrował dokładnie 14 kroków. Ponieważ w momencie przyjazdu policji na miejsce telefon kobiety znajdował się niedaleko drzwi wejściowych, można założyć, że to jej mąż zabrał go i porzucił blisko drzwi, aby wyglądało to, jakby Jessica odrzuciła go, gdy włamywacz wszedł do domu. Ale to nie koniec dowodów świadczących o winie Mitesha, jakie policjantom udało się znaleźć. Kolejnym dowodem była taśma klejąca, którą owinięte były nadgarstki i nogi Jessiki. Oprócz domu rodziny Patel policjanci przeszukali również ich aptekę i właśnie tam znaleziono rolkę taśmy klejącej, dokładnie takiej, jak została użyta w trakcie zabójstwa Jessiki. Wydawałoby się, że to o niczym nie świadczy. Takich rolek taśmy jest wiele i można je znaleźć prawie w każdym domu. Jednak końcówka taśmy znalezionej w aptece idealnie pasowała do jednego z kawałków znalezionych przy ciele Jessiki. Był to dowód na to, że to właśnie tej rolki użyto, aby związać Jessikę. Śledczy domyślali się, że Mitesh podrzucił taśmę do apteki, kiedy po złożeniu zamówienia wyszedł na chwilę z pizzerii. W torbie Mitesha znaleziono również kilka pustych strzykawek, które zawierały insulinę.
ponieważ wcześniej szukał on w swoim laptopie informacji na ten temat. Śledczy sądzili, że podał on ją swojej żonie, aby w ten sposób ją odurzyć. Dowodów przeciwko Miteszowi było naprawdę sporo. Był jednak jeszcze jeden. W trakcie pierwszych zeznań policjanci zauważyli na jego szyi zadrapania. Kiedy wówczas zapytali, skąd one pochodziły, Mitesz powiedział, że zadrapał się w trakcie ćwiczeń na siłowni. Jednak osoba, z którą ćwiczył tamtego dnia, nie potwierdziła nic takiego. Nie przypominała sobie, aby w dniu, w którym Jessica została zabita, Mitesz miał na szyi jakiekolwiek zadrapania. Słów Mitesza nie potwierdziły również wyniki sekcji zwłok, które ewidentnie wskazały na to, że pod paznokciami Jessica znajdowało się DNA Mitesza. Nikt nie miał już wątpliwości, kto był sprawcą tej zbrodni. Śledczy tylko zastanawiali się, czy pieniądze, które Mitesz miał otrzymać z firmy ubezpieczeniowej, naprawdę były jedynym motywem. I w trakcie dochodzenia udało im się ustalić jeszcze jeden powód, dla którego Jessica musiała zginąć. Wyjątkowo przerażający powód. Mitesz cały czas był związany z Amitem, nie spotykali się oni już tak często, ponieważ kilka lat przed śmiercią Jessica w roku 2016 wyemigrował on do Australii. Jednak w dalszym ciągu marzyli oni o tym, aby pewnego dnia mogli być razem. Ale to nie było ich jedyne marzenie. Bardzo chcieli mieć dziecko i właśnie dlatego Mitesz tak bardzo nalegał na kolejne próby in vitro. Jessica była już zmęczona całą tą procedurą, była wykończona po kolejnych próbach, ale Mitesz nalegał, strasząc ją, że jeżeli nie spróbuje ponownie, on od niej odejdzie. Śledczym udało się ustalić, że robił to wszystko po to, aby kiedy w końcu udałoby się zapłodnić komórkę, mógł zabrać ten zarodek z kliniki i wywieźć do Australii, gdzie inna kobieta urodziłaby dziecko jemu i Amitowi. Ale aby to mogło się stać, Jessica musiała zginąć. Mitesz dobrze przygotował się do tego, żeby lekarze zajmujący się zapłodnieniem pozaustrojowym niczego nie podejrzewali. Brał tabletki obniżające płodność, przez co badania wykazywały, że nie ma możliwości, aby ich dziecko zostało poczęte w sposób naturalny. Proces w tej sprawie rozpoczął się w grudniu 2018 roku i Mitesz Patel przez cały czas nie przyznawał się do winy. Zeznawał, że bardzo kochał swoją żonę i nigdy nie zrobiłby jej nic podobnego. Jednak dowodów przeciwko niemu było tak wiele, że nie było szans, aby ktokolwiek uwierzył w jego słowa. Przysięgłym zajęło niecałe 2 godziny, aby ustalić wyrok. Mitesz został skazany na dożywotnie pozbawienie wolności i o wcześniejsze zwolnienie warunkowe może się starać dopiero po upływie 30 lat. To jest już koniec tej historii. Dziękuję za wysłuchanie jej do końca. Do usłyszenia. Cześć.